Cześć, z tej strony Bobikson, witam Was w tutorialu do kostki 3x3x8 od firmy Wittiden w wersji Super. W dniu dzisiejszym rozwiążemy kostkę, która ma koło stacjonarne, jest jeszcze wersja z kołem, które porusza się wraz z całą warstwą, ale do tej kostki wrócimy w osobnym tutorialu. W dniu dzisiejszym zajmiemy się kostką z kołem stacjonarnym, które obraca się w taki sposób. I teraz co to koło nam robi, ponieważ na dole koła nie mamy. To wygląda dosyć dziwnie, bo w większości innych kostek jest tak, że te koła są dwa. Na przykład w kostkach podobnych, czyli też parzystych, mamy szóstkę, która też nie ma tego koła na dole w obydwu wersjach. Natomiast wersje nieparzyste te koła na dole posiadają. I teraz tak, to koło porusza się w taki sposób. Jeżeli wrzucimy te żółte elementy na białą warstwę, to one się tu nie przemieszczają, natomiast przemieszcza się ta warstwa pod tymi elementami, tworząc takie, wysuwając te elementy, które są zasłonięte na wierzch. Natomiast na ścianie żółtej te elementy żółte obracają się. Kostka jest parzysta, ale jest kostką niesymetryczną. Jedna warstwa nam tutaj wyjeżdża, tu nam jej brakuje po obrocie. Kostka jest kostką zmiennokształtną. Dobra, zaczynam kostkę mieszać od razu i zaraz pokażę Wam to w praktyce. Czy jest kostką zmiennokształtną? No jest kostką zmiennokształtną, jak widzicie. Jeszcze bardziej może zmienić kształt. I teraz przechodzimy do pomieszania też tych elementów na górze, przemieszczenia ich w tym miejscu, w taki sposób. Tych elementów białych jakoś szałowo nie porozdzielamy, ponieważ musielibyśmy je jeden do jeden wszystkie zastąpić tymi elementami żółtymi. Ja się postaram to w miarę możliwości maksymalnie zrobić, żeby nam tu wystąpiły wszystkie możliwe sytuacje. Kostka nie jest trudna. Wystarczą nam tutaj algorytmy, które znamy z kostki 3x3 i algorytmy, które znamy z kuboidów. I to te algorytmy podstawowe na zamianę krawędzi, na zamianę narożników oraz podstawienie narożników na warstwę symetrycznie poniżej. Cała reszta w tym przypadku to strategia. Strategia, którą ja układam, wydaje mi się, czyni tą kostkę bardzo prostą. I jakby nie mamy tutaj wtedy żadnych ekscesów z tymi kołami. Jeżeli ktoś chce sobie pełniej jakoś tak typowo layer by layer tą kostkę rozwiązać i pokombinować, to z pewnością już po tym, jak będzie tą kostkę potrafił ułożyć takim sposobem, jak pokażę. Dobra, myślę, że kostka jest ok. Jeszcze pomieszamy ją jak kostkę 3x3. Kostka fajnie wykonana, dobrze się rusza, zresztą jak cała reszta tych kostek od Wittiden. Te kostki podobne, produkowane przez Cube4U, są nieco gorszej jakości, jeżeli chodzi o poruszanie. Natomiast te od Wittiden są naprawdę świetne. Ok, od czego zaczynamy? Zaczynamy od sparowania tych elementów ściany białej i zrobimy to na ścianie żółtej. I tak na przykład podstawiamy sobie, tu mamy jeden element, tu mamy drugi. Tu będzie trochę takiego szukania, gdzie co jest, ponieważ część tych elementów mamy ukrytą pod żółtymi krawędziami i narożnikami i w ten sposób podstawiamy sobie, robimy sobie orientujemy tą ścianę tak, żeby tu było białe albo żółte krawędzie do dołu. Jeszcze jeden, oczywiście sposób dowolny, możecie do sekcji mówiłem wszystko wstać i szukamy. Tu mi się łączą wszystkie trzy, warto sobie zawsze sprawdzić, ponieważ no, łączenie tutaj dwóch i nie sprawdzanie dalej no, pozbawia nas tej możliwości, że tu akurat mamy trzy. Tu wiemy, że mamy jeszcze jeden narożnik i tutaj nie mamy nic. Czyli zabieramy stąd te krawędzie i narożniki,
które są ułożone. Patrzę jeszcze, gdzie tu coś jest. Tu coś jest. Spróbujemy to podstawić. Tą krawędź stąd musimy zabrać. O, tu jest. To nam na to pozwoli. Ok, aha, tu jest jeszcze taki motyw, więc stawiam i szukam. Jeden mi podszedł. Nie mam pod tymi dwoma tych elementów, więc muszą być pod którymś z tych dwóch. Podstawiam następne miejsce tego ułożonego. Tu też go nie ma. I mamy jeszcze ten do dyspozycji. I tu już powinien być. Ok, teraz robimy crossa i orientujemy białą warstwę. Standardowo, tak jak kto umie. Pomarańczowy. Oczywiście kierujemy się tutaj tymi elementami połączonymi z tym białym, czyli tymi na dole, nie tymi powyżej. I tak na przykład czerwono-biały patrzymy. Tu oczywiście patrzymy na środki. Tu jest, gdzie on był? Tu jest czerwony. Podstawiamy go. Oczywiście centry muszą być poziomo, tak żebyśmy kostkę mogli poruszać, nie tak jak tutaj. I patrzymy dalej. Tu jest pomarańczowy. Tu jest zielony, to go stąd wyciągniemy. On ma być tutaj. Podstawiamy. Niebieski. Prawidłowo musimy ułożyć centry. I podstawiamy. Teraz w następnej kolejności narożniki. Pomarańczowo-niebieski ma być tutaj. Więc go wstawiam. Ten jest na swoim miejscu, pomarańczowo-zielony. Tutaj mamy czerwono-zielony, on ma być tutaj. To go wstawiamy. Teraz patrzymy tutaj czerwono-niebieski w to miejsce. I jest tutaj, tą warstwę mamy ułożoną. Wstawiamy krawędzie i tu również kierujemy się tymi środkowymi elementami narożników. I tutaj niebiesko-czerwony, tu niebiesko-czerwony i musimy go wrzucić tutaj. Algorytm z LBL-a i gotowe. Teraz pomarańczowo-zielony, tu mamy pomarańczowy, zielony ma wejść tutaj. Tu gotowe. Zielono. Czerwony tutaj. Ok. I ten jest na swoim miejscu, ale jest źle zorientowany, więc musimy go wyciągnąć i stawić na odwrót. I mamy tu wszystko ułożone. Przechodzimy na górę. Musimy zorientować tą warstwę. I w tym przypadku albo zrobimy sobie to LLM, jeżeli je znamy, albo zrobimy sobie to odwracając kostkę i używając Sexy Move w taki sposób. Jest dobrze, podstawiam następny. Jest dobrze, kolejny. I mamy tą żółtą ścianę zorientowaną. Kostka jest już teraz typowym kuboidem, poukładanym. Wygląda jak standardowa wieża. Punktem wyjścia jest dla nas ta warstwa tutaj. Ona jest w tym miejscu. Do dołu mamy 3 elementy, do góry mamy 4 elementy. Warto to zapamiętać. Kostkę układam w tej orientacji, że żółty mam na górze i układam tą warstwę w tym miejscu. Zaczynam od ułożenia tych, nazwijmy to krawędzi, w tym miejscu, poniżej tego ułożonego jakby centra. I tu potrzebuję kolor niebieski, więc szukam, czy na górze jest jakiś niebieski. Nie ma na tą chwilę niebieskiego. Przejdźmy dalej. Tu jest niebieski, tu czerwony. Robię ruch 2R. Podstawiam i cofam. Tutaj istotne jest, żeby tą warstwę
przy obrocie pilnować sobie, ponieważ no, mamy kostkę, która nie jest symetryczna i później, jeżeli będziemy to robić wszystkimi warstwami te podstawienia, to nam się to po prostu pomiesza. Teraz tak, czerwone wstawiliśmy, tu ma być niebieskie, myśmy go wyciągnęli, więc on tu jest. Jest też jedną warstwą, tak żeby tą linię zachować. I jest pomarańczowy. Tutaj 2R podstawiamy i cofamy. Zielony. Analogicznie. I gotowe. Tu mamy środki, tu nam się akurat sparowały wszystkie, ale to nie znaczy, że tak zostanie. I teraz tak, podstawiamy te narożniki algorytmem 2RU, 2RU prim 2R. Trzeba pamiętać, że ten algorytm tworzy nam parity, więc musimy podstawiać następny element w to samo miejsce, żeby ten algorytm wykonując drugi raz to parity zlikwidować, ponieważ ta warstwa nam się tu za każdym algorytmem odwraca. Parzysta ilość algorytmów nam to parity likwiduje. I teraz tak, niebiesko-pomarańczowy nie ma. To pomarańczowo-zielony. Zielono-pomarańczowy nam tu nie będzie, musi być odwrotnie. Też go tutaj nie ma. Zielono-czerwony. Też go nie ma. I czerwono-niebieski. Jest czerwono-niebieski. 2R U, 2R U prim i 2R. I zostajemy z tym parity. Ten element jest tu wstawiony, on tu pasuje. Tu mamy to parity, a przy okazji kostka zostaje nam w takiej pozycji. Ale tu nie bawimy się w to, żeby to zrzucić na dół. Oczywiście moglibyśmy to zrobić tak, żeby od razu tą kostkę tutaj, żeby to wrzucić na górę, to na dół. Wystarczy tym odjechać w to miejsce, zrobić 2R i 180 stopni. W tej kostce nie jest nam to potrzebne. Wystarczy, że poszukamy sobie kolejnego elementu. Tu trzymamy to parity i szukamy zielono-czerwonego. On jest tutaj. 2R U, 2R U prim i 2R. Patrzymy dalej. To parity nam zniknęło. Tu sobie pasujemy. Tu jest wszystko ok. Tu jest dobrze, dobrze, dobrze. I teraz tutaj pomarańczowo-zielony. W to miejsce potrzebujemy. I on jest tutaj. 2R U, 2R U prim i 2R. On tu podszedł i teraz podstawiamy niebiesko-pomarańczowy, on jest tutaj, 2R U, 2R U prim, 2R i patrzymy, powinniśmy mieć dwie warstwy ułożone. Tak, tu mamy te dwie warstwy ułożone, tu widzę, że dosyć dużo nam się ułożyło na tej warstwie, ale to jeszcze o niczym nie świadczy na tą chwilę. W każdym razie, jeżeli ułożyliśmy tą warstwę, to przechodzimy powyżej i tutaj patrzymy, co tu mamy. Tu mamy dwa narożniki, które są na prawidłowych pozycjach i te dwa musimy zamienić, więc stosujemy do tego algorytm 2R U, 2R U prim, 2R U prim D, tą warstwą podśrodkową, 2R U prim, 2R U i 2R. Tu cofamy, bo ten algorytm nam to przesuwa. I teraz narożniki mamy wszystkie na właściwych pozycjach. Algorytm, który wykonywaliśmy, zamienia te dwa narożniki miejscami. Przechodzimy do sparowania tych krawędzi. Tu mamy pierwszy algorytm do wykonania, tu drugi, więc nam parity nie wystąpi. Te elementy algorytmem, który zaraz Wam pokażę, zamieniają się miejscami, więc niebieski wejdzie pomiędzy te niebieskie narożniki, a pomarańczowy między te. I algorytm wykonujemy oczywiście, możemy tu wykonywać już wszystkimi warstwami ponad warstwą, którą układamy, tu nam się nic nie pomiesza. 2R U, 2R U, 2R U, 2, 2R U, 2, 2R U, 2R U prim i 2R. Tu powstaje nam parity,
Aczkolwiek nie powstaje nam ta zmiana kształtu tutaj, jeżeli chodzi o symetrię kostki. I w tym przypadku tu mamy to parity, więc podjeżdżamy sobie tym drugim zestawem do zamiany, czyli ten czerwony w to miejsce, ten zielony w to miejsce i algorytm 2R. U, 2R, U, 2R, U, 2, 2R, U, 2, 2R, U, 2R, U prim i 2R. I w ten sposób mamy ułożone te trzy warstwy kostki. Na kostce oczywiście w przypadku, gdy zostaniemy z nieparzystą liczbą tych algorytmów, czyli na przykład zostaje nam do zamiany jeszcze te dwie krawędzie i wykonujemy algorytm, powstaje nam parity i nie mamy kolejnego algorytmu, żeby go wykonać, to bierzemy to parity przed siebie w taki sposób, że tutaj mamy to parity i wykonujemy algorytm U2, R2, F2. U2 tą warstwą, będącą nad parity, później U2 warstwą nad tą warstwą, o której teraz mówiłem, i później F2, R2 i U2. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że będziemy ten algorytm za chwilę wykonywać, natomiast jeżeli wystąpiło Wam to na tym etapie, no to po prostu macie rozwiązanie. I teraz przechodzę na dół. Ja tutaj, jeżeli chodzi o te elementy, już nie bawię się w ten sposób jak wcześniej, ponieważ podstawienie czegokolwiek na dół może tutaj rodzić pewne problemy. Dlatego najlepiej te elementy zrobić w taki sposób, żeby wrzucić je na górę, sparować je tutaj na górze z tymi elementami białymi i tak na przykład pomarańczowy, tu mam ten środek pomarańczowy, one są tu, dwa mają być tutaj, więc ja sobie tym odjeżdżam, robię ruch R2 i podstawiam na dół, w ten sposób łącząc i na przykład tutaj ten element w tym miejscu. Mogę sobie wyciągnąć cały ten narożnik, tu na górze używamy trzech warstw, na dole dwóch, bo kostka jest niesymetryczna. Robimy 2R, U, 2R, U prim, 2R, tak jak wcześniej wstawialiśmy, tu tworzy nam się parity, należy o tym pamiętać. I mamy biało-pomarańczowo-zielony element i szukamy, czy taki element tu na górze jest. Takiego elementu nie ma, więc patrzę, co tu na dole mam jeszcze nieułożone. To mam nieułożone, podstawię w to miejsce ten element, 2R, U, 2R, U prim, 2R. I teraz tak, parity nam zniknęło i patrzę, ten pomarańczowo-zielony element mogę tu połączyć z tym, ale to nie jest ten element. Ale mam, nie, to nie jest ten element, to szukamy do tego pomarańczowo-niebieskiego elementu i on jest tutaj. I ten pomarańczowo-niebieski, taki dwuelementowy slocik, patrzymy, gdzie on ma być, pomarańczowo-niebieski tutaj i ja go mogę tutaj wstawić, 2R, U, 2R. Uprim 2R, on jest na właściwym miejscu, przy czym tu mam jeszcze niebieski niesparowany, ale popatrzę jeszcze na narożniki. Dobra, narożniki są, wszystko jest ok. Tutaj mam taki element, patrzę, gdzie na górze tu jest, dobra. Podjadę sobie go tu, wstawię 2R, U, 2R, U prim 2R i muszę tu wstawić ten element, niestety bo mi gdzieś uciekł, więc wstawiam na górę i szukam, gdzie ja mam niebieski. Będę musiał to zrobić jeszcze raz w takim razie. Niebieski, którego sobie nie dopilnowałem, czyli 2R, U2 wstawiam. I jeszcze raz muszę te elementy zrobić, 2R, U, 2R, U prim 2R, patrzę, niebiesko-pomarańczowy, on tu gdzieś powinien być, ale go nie ma, wyciągnę ten drugi, 2R, U, 2R, U prim, 2R i teraz w tym momencie poszukam sobie, o tu mam już gotowe, popatrzmy, gdzie to ma być, tu ma być. I wstawiamy 2R, U, 2R, U, 2R.
Jest ok, tu jest parity. Podstawiam ten element niebiesko-pomarańczowy, ma być tutaj, więc szukam, gdzie on ma parę swoją, ma tu z tyłu. Niebiesko-pomarańczowy, on jest tutaj. Musimy go najpierw wyciągnąć. 2RU, 2RU prim, 2R i tu jesteśmy go w stanie połączyć. I teraz w sumie ciekawa sytuacja, ponieważ mamy do wstawienia jeden ten slocik i tutaj mamy to do wyciągnięcia, więc teoretycznie zostaniemy z parity. Ale w pierwszej kolejności możemy podstawić sobie tutaj zły narożnik, 2RU, 2RU prim, 2R, wywołać parity i dopiero w drugiej kolejności 2RU, 2RU prim, 2R podstawić ten element i kostkę mamy gotową do tego etapu, więc 2, 4, 5 warstw. No i zostaje nam jeszcze 3 warstwy, które w mojej metodzie są układane łącznie. Patrzę, czy gdzieś są narożniki w dobrej pozycji. Tu mam narożniki w dobrej pozycji i tu mam i tu. Widzicie te paski? No i one są na dobrych pozycjach, więc zabieram je na tą stronę i patrzę sobie tutaj na te krawędzie, na te narożniki i tutaj wszystkie są źle, więc wymagają zamiany. Tu trzy ruchy, tu trzema warstwami, na dole dwoma, chociaż w tym algorytmie akurat przy ruchu D już będziemy mieli trzecią warstwę wystającą. I zamieniamy 2R U, 2R U prim, 2R U prim D, widzicie, macie trzecią warstwę, 2R U prim, 2R U i 2R i teraz widzicie, tu narożniki wszystkie są w dobrej pozycji, tu cofamy. Jeżeli mamy sytuację, gdzie tylko na jednym pasku, załóżmy, tutaj na przykład mamy dobrze zorientowane narożniki, tu wszędzie źle, tu dobrze, a na wyższych warstwach też źle, to musimy ten algorytm wykonać większą liczbę razy. Te tak zwane oczka dajemy sobie do tyłu, wykonujemy algorytm i dochodzimy do sytuacji, w której już na każdej warstwie będziemy mieli te oczka gotowe. Wtedy trzeba je zobaczyć, gdzie one są, wszystkie przerzucić na tą stronę i wykonać algorytm jeszcze raz. Było to pokazane w tutorialach do kostek 3x3x7, było to w 3x3x5 bodajże, tam gdzie układaliśmy to w ten sposób. Zachęcam do oglądnięcia. Ok, mamy narożniki, patrzymy na te krawędzie i co my tutaj mamy. Widzę, że w zasadzie tylko tutaj mamy ten paseczek, więc tak, no zacznijmy od dołu. Te dwa powinny zamienić się miejscami. I tutaj też mamy dwa, więc mamy dwa algorytmy do wykonania. Na górze czerwony tu, zielony tutaj. Ok. Jeszcze wyżej idziemy i patrzymy tak. Zielony wejdzie tutaj, a niebieski tutaj i tu w następnym cyklu wejdzie dalej. Ok. I wykonujemy algorytm tymi trzema warstwami, momentami dwoma, ponieważ wejdą nam też te elementy także. Ale co do zasady, to jest element, który bierze udział w tym algorytmie i wykonujemy go w następujący sposób. 2R U, 2R U, 2R U2, 2R U2, 2R U, 2R U prim, 2R. Parity powstało. Na tej warstwie mamy jeszcze tutaj algorytm do wykonania. Tu są te dwa elementy do zamiany, czyli ten niebieski tutaj, czerwony tutaj, pomarańczowy tutaj, niebieski tutaj i na górze też mamy te dwa elementy do zamiany. 2R U, 2R U, 2R U2, 2R U2, 2R U, 2R U prim, 2R i w ten sposób kostka jest rozwiązana. Jest jeszcze jedna sytuacja. Dobra, wymusiłem tą sytuację. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie na ostatniej warstwie mamy do zamiany dwie krawędzie
i ta sytuacja powoduje nam parity. I teraz tak, jeżeli wywołamy to parity, to algorytm ten 2RU, 2R, 2F, 2U, 2U wyższymi wersami, 2F, 2R, 2U, no niestety nam tutaj nie pomoże i on tego parity nie rozwiąże. Co zrobić w takiej sytuacji? Należy tutaj wywołać trzycykl i to w sposób taki, który jest charakterystyczny dla kostek tego typu. Czyli podstawiamy te elementy białego koła na białą warstwę, obracamy ten żółty pasek o 180 stopni i cofamy te dwa ruchy. I teraz z dwóch elementów zrobiły nam się trzy do zamiany. I teraz jeżeli zrobimy to w dobrej kolejności, zielony tutaj, tu nam wchodzi niebieski i niebieski z pomarańczowym tutaj, to mamy dwa algorytmy, a więc parity zostanie zażegnane. Ciekawy jest też sposób wykonania tego algorytmu na tej kostce w tym przypadku. No tak, postawmy ten zielony tutaj. 2R U, tylko tymi warstwami, 2R U, 2R, U2, 2R, U2, 2R, U, 2R, U', 2R. Te elementy nam się zamieniły, powstało nam parity i to w zasadzie na całej długości kostki i jeszcze na dodatek zniknęły nam te elementy koła na dole. One są tutaj, w tym miejscu. I teraz podstawiamy sobie drugie elementy do zamiany, czyli ten i ten, w to miejsce, to parity z tej strony i 2R. U, 2R, U, 2R, U2, 2R, U2, 2R, U, 2R, U' i 2R. I w ten sposób kostkę mamy rozwiązaną. Na kostce w zasadzie inne parity nie występują. Oczywiście, jeżeli zostaniemy z ułożonymi na przykład tymi dwoma warstwami i to parity występuje w tym miejscu, to również musimy go przerzucić na górę, ponieważ ten algorytm na klasyczne parity nam w tym przypadku nie pomoże. Jeżeli tu są dwa, to manipulujemy w taki albo tutaj. Trzeba manewrować w taki sposób, żeby wrzucić to parity na górę. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.